ESG to jeden z kluczowych tematów, który pojawia się w rozmowach analityków i inwestorów rynku kapitałowego. Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego bardzo mocno akcentowane są również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ich znaczenie pokazała pierwsza edycja konkursu Liderzy ESG, która cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Właśnie teraz rozpoczyna się zbieranie zgłoszeń do drugiej edycji konkursu. Konkurs ten obejmuje cztery kategorie różnych nagród. Po pierwsze, strategia ESG. Tutaj przyjmowane są zgłoszenia spółek, które chcą pochwalić się tym, co planują zrobić albo co robią w kontekście swojej strategii odpowiedzialnej społecznie czy środowiskowo. Druga kategoria nagrody odnosi się do projektów edukacyjnych, a więc tutaj staramy się zwracać uwagę na takie podmioty i nie tylko spółki czy przedsiębiorstwa, ale różnego typu inne organizacje jak fundacje, które realizują programy edukacyjne skierowane w kierunku zagadnień ESG. Trzecia kategoria nagrody to innowacja ESG, a więc tutaj chcemy wyróżnić spółki, przedsiębiorstwa i różne inicjatywy, które mają do pokazania jakąś bardzo ważną inicjatywę z obszaru ESG. I wreszcie czwarta kategoria nagrody to jest nagroda przyznawana osobom, nazwie wizjoner ESG, a więc dla osoby, która osiągnęła jakieś bardzo ważne rezultaty w swoich działaniach, ale też to, co jest istotne, może być pewnym liderem czy przykładem dla działań innych. Zgłoszenia do drugiej edycji konkursu Liderzy ESG przyjmowane będą do końca września. Następnie Komitet Analityczny Konkursu dokona weryfikacji zgłoszeń, a wyniki swoich prac przekaże kapitule konkursu, która zdecyduje o przyznaniu nagród. Każda spółka, która chce przystąpić do konkursu, może już wejść na stronę konkursu o nazwie liderzyesg.pl, a więc prosty adres do zapamiętania, i może zgłosić swój akces do jednej z kategorii. Zgłoszenie to jest bardzo łatwe do zrealizowania, bo w ramach każdej kategorii należy wypełnić formularz. Co ważne, przewidujemy także możliwość kontaktu z organizatorami konkursu, więc będzie można zadać pytania w przypadku, kiedy dany podmiot ma wątpliwości albo chce uzyskać jakieś wyjaśnienia. I to, co też może być interesujące dla spółek, to to, czym jest raport podsumowujący pierwszą edycję konkursu. Taki raport ukazał się w ostatnich dniach maja i może być bardzo dobrym wyznacznikiem dla przedsiębiorstw, które są zainteresowane wejściem do tej drugiej edycji konkursu. W raporcie prezentujemy nie tylko podsumowanie pierwszej edycji, informacje o podmiotach nagrodzonych, ale także bardzo ciekawe informacje przez te podmioty, które zostały nagrodzone, które dzielą się swoim doświadczeniem, a które to mogą być inspiracją dla nowych kandydatów. Laureatów konkursu Liderzy ESG poznamy na gali, która odbędzie się 7 grudnia. Znacznie wcześniej, bo już jutro, wszyscy zainteresowani tematyką ESG mogą wziąć udział w dorocznej konferencji ESG Warsaw 2022. Chętni mogą internetowo rejestrować się jeszcze dziś do końca dnia. Uczestniczyć w konferencji można zarówno online'owo, jak i fizycznie w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.